Jeszcze jedno zadanie komunikacji, więc kolejny filmik. Zupełnie zapomniałem, że jedną z ważniejszych prac komunikacji jest zorganizowanie kalendarza wydarzeń. To jest ten kalendarz tutaj znajdujący się na stronie internetowej, kalendarz wydarzeń, czyli trzeba wpisać wszystkie grupy, wszystkie spotkania, wszystkie rzeczy, które się wydarzają. I jak to robimy? Tutaj w sekretariacie na komputerze, jak się kliknie Gmail, mamy różne skrzynki i skrzynką odpowiedzialną za wydarzenia jest MWJ Betania. Jeśli dobrze pamiętam hasło, tak, nie mówię, wszystko to będzie tutaj zapisane na kartce. Na samej skrzynce maili tu w zasadzie nie ma żadnych, tylko potrzebujemy kalendarz. I ten kalendarz właśnie podpięty jest pod strony internetowe naszych wspólnot, w których to tutaj te wydarzenia się wydarzają. I teraz tak, co trzeba zrobić? Dzisiaj się dowiedziałem, żeby na niedzielę zamówić salkę na parę godzin. I teraz klikasz ten dzień konkretny. I tu masz, dodaj tytuł i termin. Prosiła siostra Edyta. I teraz więcej opcji, jeśli chcesz zobaczyć. Nie na cały dzień, bo to chodziło o godzinę, więc tu mamy, mówiła, że to po mszy, czyli 12:30 do 17:00, dajmy na to. I tu można zapisać się. Z kolei, jeśli są to spotkania grup, to można też zrobić powtarzalność, codzienność, co tydzień, w niedzielę i tak dalej. Tu są różne ustawienia, to myślę, że to już umiesz, to jest bardzo proste ustawić tak, żeby w tym kalendarzu na przykład co środę w przyszłym roku była wspólnota medytacji chrześcijańskiej, co piątek Nowe Jeruzalem w Okolary. To już oni sami muszą ścigać osobę odpowiedzialną od komunikacji o to, żeby zarezerwować sobie salę na te spotkania. Twoją robotą jest wpisywać to wszystko w kalendarz, żeby się nikt nie tyle nie kłócił, tylko żeby było widać, kto gdzie jest wpisany. Ten kalendarz tu na stronie jest aktualizowany, tam co jakieś, nie wiem, czy od razu event się wpisuje. Jeszcze nie, wpisaliśmy na 30 przed chwilą, ale jeszcze nie weszło. Także tutaj od samego września albo i w lipcu, ostatniego roku udało mi się w lipcu wszystko już załatwić, czyli każdą wspólnotę, wszystkie spotkania Atelier Świętego Eliasza, wszystkie wigilie, spotkania wspólnoty medytacyjnej i tak dalej, wszystko, żeby było wpisane. Im wcześniej to się zrobi, tym łatwiej. Zobacz tutaj do... No, tu są medytacyjni chyba na wieczność wpisani już, ale wszystkie inne są do czerwca w zasadzie, do czerwca, do lipca, więc spróbuj na ile możesz w lipcu się z tym obrobić, prosząc wszystkich, którzy są jakoś związani w tych wspólnotach, aby zdeklarowali się na regularne spotkania co do dnia i godziny. To jest bardzo ważne. Im wcześniej to się zrobi, tym wiele, wiele łatwiej pomaga sobie. No i wtedy ten kalendarz jest bardzo przydatny. Wiadomo od razu, co i jak się dzieje. Tyle ode mnie chyba. Znów ostatni krótki odcinek. Mam nadzieję, że już ostatni. No ale widzisz, tego jest trochę dużo, także trzeba nad wszystkim panować. Cześć, trzymaj się.